Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa po tak długiej przerwie. Zapewne ta długa przerwa też spowodowała, że troszkę odwykli się, część społeczeństwa jakby odwykła od tych form kulturalnych spędzania czasu z kulturą. To jest troszkę przykre, ale może uda nam się to się odbudować. Witam serdecznie naszego gościa, Panią Danutę Żukową. Postaram się ją pokrótce przedstawić. Można by było powiedzieć, że dziennikarka z Zaolzia, pisząca do zaolziańskich gazet, nie tylko, do Głos Ludu, do Zwrotu, do innych czasopism. Tak można by było powiedzieć, ale do roku 2017, prawda? Kiedy tak. Nadal jestem dziennikarką. To nie, ale nie tylko, ale już nie tylko. Gdyż wtedy ukazała się pierwsza książka pani Danuty Żukowej pod tytułem Blizna. Ta książka spotkała się z dużym zainteresowaniem, uznaniem czytelników i to nie tylko tyle. Uzyskała również nagrodę wydawnictwa Novares. I warto wspomnieć, że jest to za najlepszy debiut roku. Jest to książka, jest to jakby nagrody, konkurs jakby odbywa się na patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na fali sukcesu powstała trzecia terapia. I dzisiaj organista z Martwej Wsi, pani Danusia, zaprezentuje nam nową książkę, choć wiem, że już pracuje nad następną podobno. Ale o tym porozmawiamy później. Dobrze, nie spojrzuję. Także książki są o takim charakterze obyczajowym, prawda? Ale zawsze z historią w tle. Cofamy się do jakichś czasów, także nie tylko, że możemy się przenieść w ten świat przedstawiony i oderwać się od tej obecnej, nawet dość takiej ponurej rzeczywistości, ale jeszcze się czegoś ciekawego dowiedzieć. Dziękuję pięknie. A chciałam jeszcze powiedzieć, że spotkanie poprowadzi pani Joanna Wódzka-Biały, mój strategiczny pracownik, kierowniczka wypożyczalni i czytelni. Także oddaję panią Danusię w ręce Asi. To ja jeszcze sobie podłączam komórki, żeby być nie. Wszyscy to zrobią. Tak, Państwu też polecamy wyłączenie telefonu, żebyśmy nie mieli jakichś sygnałów. Jak już mają się. Jest mi bardzo miło, że nie wiem, potrzebujemy mikrofonu? Nie. Myślę, że chyba będzie nas dobrze słychać, a to czasem taki trochę przeszkadzacz. Tak. Będę mówiła głośno, będę się starała mówić głośno. Bardzo miło, że nam się w końcu udało spotkać, bo nie da się ukryć, że umawiałyśmy się już w listopadzie, wtedy kiedy książka Organista z Martwej Wsi była właśnie świeżynką kiedy miała pani taki piękny plan, żeby rozpocząć tą promocję, to tymczasem niestety wszystko zostało oczywiście zamknięte, no i tak przyciągaliśmy, no ale tu jesteśmy, udało się. Także myślę, że zaczniemy może troszeczkę od tej blizny. Czyli od tego debiutu, no takiego bym powiedziała dość późnego debiutu, ale myślę, że to jest fajne bardzo, że jakby nic nas, znaczy pewnie jest takim dowodem na to, że nic nas nie ogranicza, że możemy jakby realizować swoje marzenia, no wtedy, kiedy nam się to po prostu udaje. Ja proszę powiedzieć troszkę, jak to było z tą blizną? Powiem, i właśnie o tych debiutach, no bo debiut nie był dosyć późny, powiedzmy, ale na przykład ja dopiero w wieku 40 lat nauczyłam się też jeździć na rolkach, a to uważam, jest trudniejsze niż pisać książkę. I te rolki się stały takim moim ulubionym sportem i nawet na takie długie trasy jeździmy z córką czasem, wielokilkudziesięciokilometrowe. Czyli to a propos tych różnych rzeczy, których można w różnym wieku zaczynać robić i uczyć się. A jeśli chodzi o sam debiut, o bliznę, to blizna właściwie jest powieścią obyczajową, której akcja toczy się na tle wydarzeń wojennych w Żywocicach, wiosce na Zaolziu, w której 6 sierpnia 1944 roku zostało rozstrzelanych w różnych miejscach tej wsi 36 mężczyzn, którzy co prawda nic nie zawinili, ale naziści zemścili się w ten sposób za atak partyzantów na gestapowców, który miał miejsce w tej wiosce. A ponieważ Żywocice to jest wieś zaraz obok mojej rodzinnej wioski, Suchej Górnej, i tę historię właściwie słyszałam od dziecka, znałam tę historię z opowiadań babci, dziadka,
w lesie, do którego chodzę na spacery, są pomniczki tych pomordowanych mężczyzn. Ta historia była we mnie. Pisałam różne artykuły na jej temat też do gazety później, trafiłam w gazecie. Wspomnienia jeszcze osób, które coś tam pamiętały, czy z własnych jeszcze, z własnych doświadczeń, czy z opowiadań swoich rodziców. No i od tej dziennikarskiej formy przedstawiana później w końcu przeszłam do... Zrodził się pomysł po prostu, żeby napisać powieść na ten temat. Ponieważ powieść daje znowu inne możliwości. Ja mogłam tutaj nie tylko trzymać się ściśle faktów, chociaż jeśli chodzi o fakty historyczne, to starałam się ich ściśle trzymać, ale mogłam wymyślić bohaterów, którzy będą mieli jakieś swoje własne osobiste przeżycia, jakieś swoje własne problemy, które właściwie nie do końca mają związek tylko z wojną, ale tak jak wszyscy ludzie w różnych epokach, w różnych czasach mają swoje problemy, z czym się borykają, to tak samo było również wówczas, w czasie wojny, życie nie zamarło, prawda? No i tak starałam się tych ludzi, których nazwiska są na pomniku wyryte jako ofiary wojny, przedstawić, że to byli po prostu normalni ludzie, którzy prowadzili normalne życie, którzy kochali, nienawidzieli, którzy powiedzmy walczyli z nalogami i tym podobnie. W ten sposób właśnie powstała ta moja pierwsza powieść Blizna. Mówiła Pani w wywiadzie, że ona powstawała tak naprawdę przez kilka lat, że gdzieś tam pisała ją Pani z doskoku, że nie miała Pani tak do końca takiej motywacji, żeby ją skończyć i że dopiero ten konkurs Fanoveres Panią zmotywował do tego, żeby ją skończyć, wysłać i zobaczyć, co się stanie. Tak właśnie to było. To znaczy ja wierzyłam, że ją w końcu kiedyś skończę, dopiszę ją, że będę ją spróbowała zaproponować jakimś wydawnictwom i być może ktoś się zdecyduje wydać tę książkę, ale nie miałam jakiegoś takiego terminu wyznaczonego, do kiedy mam ją skończyć. Naprawdę pisałam ją do skoku. Później te następne książki już pisałam bardziej systematycznie, ale te Blizny pisałam chyba przez 5 lat, choć wcale to nie jest taka gruba książka, ale właśnie dlatego, że wracałam do tego, odchodziłam od pisania, później wracając po długim czasie, musiałam więc przeczytać wszystko po sobie, żeby na nowo wdrożyć się do tej akcji, do wszystkiego, dlatego to trwało tak długo i faktycznie konkurs motywował mnie w końcu, żeby skończyć to, żeby no i wysłać na konkurs. No i też ważną rzeczą w tym konkursie było to, że nagrodą było ukazanie się książki. Dokładnie, to było to najważniejsze. Więc jakby ominęła Panią cała ta droga właśnie wysyłania do wydawnictw, czekania, zastanawiania się, tak, czy tak, może tak, ktoś. Tak, tak. A proszę mi powiedzieć, czy z tą następną książką było już łatwiej? Następną książką było łatwiej, ponieważ wydawnictwo Noveres, które wydałam Bliznę, zdecydowało się bez jakichś większych, po prostu bez problemu wydać również moją drugą powieść, co zresztą, jak się okazało, nie zawsze tak jest, bo rozmawiałam z jedną autorką, która była laureatką innego tam rocznika tego konkursu, a okazało się, że następnej książki jakoś nie bardzo jej chcieli wydać, więc nie wiem, ale w każdym razie udało mi się i w tym wydawnictwie wydałam również swoje dwie kolejne powieści. Ten pomysł na bliznę, jakby sam to Pani przyszedł. Sam przyszedł, tak. Tak, bo mówiła Pani, że jakby była Pani zżyta z tą historią przez wiele lat, słuchając o niej od swojej rodziny, tak. I od ludzi takich niedaleko. A jak było z trzecią terapią? Z trzecią terapią było trochę inaczej, choć też nie było tak, że siedziałam i myślałam, a co by tu teraz napisać, bo myślę, że zawsze musi coś przyjść z zewnątrz, jakiś impuls, prawda, z kim się człowiek spotka, coś przeżyje i tak dalej. Ta trzecia terapia to jest powieść w dużej mierze psychologiczna, ale też nawiązująca do historii, ponieważ głównymi bohaterami są Niemka, która jest wnuczką SS-mana z załogi Auschwitz, oraz Polak, który pracuje jako przewodnik w tym obozie. I właściwie taką inspiracją do napisania trzeciej terapii, po pierwsze było dla mnie to, że tak się po prostu złożyło, że byłam kilka razy pod rząd z czeską wycieczką w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Prosili mnie, żebym tam tłumaczyła wykład polskiego przewodnika, bo jakoś nie załatwili sobie tam czeskiego i tak dalej. Chyba ze 3 razy jechałam z czeskimi wycieczkami.
I wtedy nie tylko oczywiście zwiedziłam ten były obóz koncentracyjny, ponieważ zwiedziłam go już też wcześniej, ale trochę przyjrzałam się też pracy właśnie tych przewodników po obozie, prawda? I to było dla mnie taką trochę inspiracją, aby napisać powieść, gdzie jednym z bohaterów będzie właśnie osoba, która pracuje w obozie i w ogóle współczesnie Oświęcim, ponieważ często się spotykamy z tym, że jak ktoś powie, jadę do Oświęcimia, to automatycznie sobie wyobrażamy, że jedzie do obozu, prawda? Moja córka też jak przyniesie ze szkoły, tam jedziemy na wycieczkę do Oświęcimia, to się nie zastanawiamy, co tam będą robić, tylko wiemy, że pójdą do obozu. Ale Oświęcim jest oczywiście normalnym miastem, gdzie ludzie normalnie żyją. I właśnie o tym też rozmawiałam tam na przykład z tymi przewodnikami albo z panem kierownikiem archiwum, którzy tam właśnie mieszkają i którzy często mówili, że spotykają się z tym często. Jak ludzie z różnych miejsc Polski przyjeżdżają, albo jak oni gdzieś jadą indziej, powiedzą, że są z Oświęcimia, to od razu, a jak wy tam możecie żyć, a jak wy tam to i tak dalej. Czyli to mnie też tak zainteresowało, czyli to była taka pierwsza inspiracja, a drugą było to, że akurat w tym czasie, kiedy zaczynałam tę powieść pisać, czytałam książkę Tatiany Freydenson, mój teraz tytuł, może trochę przekręcę tytuł, dokładnie nie pamiętam, ale chyba Mój ojciec był nazistą, ten tytuł brzmi. I ona tam właściwie rozmawiała z potomkami, czy to jakimiś dalszymi krewnymi różnych zbrodniarzy hitlerowskich. I właśnie opisała, jaki oni w ogóle mają stosunek do tych swoich przodków. I ten stosunek był bardzo różny, od zaprzeczenia, od tego, że nie, to mój ojciec albo mój dziadek nie robił nic złego, aż po totalne odrzucenie tego człowieka i taką nienawiść po prostu do niego, czyli bardzo różny stosunek. I to było z kolei dla mnie taką trochę inspiracją do stworzenia postaci Matyldy, czyli tej bohaterki, której dziadek był SS-manem, z tym, że ona jest bohaterką fikcyjną, ale jej dziadek nie był jakimś tam ważnym SS-manem na jakimś stanowisku, on był takim tym szeregowym, takim, nad którym się możemy zastanawiać, czy on właściwie zrobił coś złego, może on nawet nikogo nie zabił, może on tam tylko robił takie jakieś prace w tym obozie, które nie miały bezpośredniego przełożenia na to, że ktoś zginął. I właśnie też stawiam tam takie pytania o to, w jakim stopniu ta załoga obozu, ci ludzie, którzy na przykład pracowali tam w biurze, w zaopatrzeniu, byli strażnikami, w jakim stopniu oni właściwie zawinili to, do czego tam doszło, cały ten Holokaust i tak dalej. No, tematy, tak, w pani książkach tematy trudne. I trudny temat jest też w organiście z Martwej Wsi, bo mamy lata 50. w Czechosłowacji, okres stalinizmu, kiedy wiadomo, no ten reżim komunistyczny ma się świetnie, a niestety ludzie w nim trochę mniej. I też tutaj jest bardzo taka jaskrawa sytuacja, mianowicie główny bohater, który jest związany z Kościołem katolickim, no jest organistą po prostu. W wyniku bardzo takich, no w zasadzie z przypadku okoliczności zostaje oskarżony o morderstwo. I też bardzo mnie zaintrygowało, skąd taki pomysł na to, żeby tak naprawdę trochę opowiedzieć o tym, o tych czasach naprawdę takich paskudnych, właśnie w taki sposób, od strony właśnie troszkę tego związanego z Kościołem człowieka, bohatera. Prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, ale w ogóle na pewno wynikało to z tego, co też właściwie trochę pamiętałam ze swojego dzieciństwa, nie pamiętam lat 50., ani tam początku lat 60., pamiętam lata powiedzmy 70., 80., kiedy już było lepiej, ale wciąż jeszcze na przykład w Czechosłowacji, w Polsce było trochę moim zdaniem luźniej, ale w Czechosłowacji ten komunizm był bardzo taki twardy i no słyszałam to i owo od rodziców, wiem, że na przykład moja teściowa zresztą miała akurat ojca organistę i
nie dostała jakby polecenia, czy jak to się nazywało wtedy, jakieś rekomendacji na studia, żeby mogła i studiować to, co chciała, no ponieważ jej ojciec tam był związany z kościołem, tak, jako przykład. I oczywiście takich przypadków było więcej, czyli też był to dla mnie taki temat ważny, tym bardziej, że w Czechosłowacji, czy w dzisiejszych Czechach w ogóle nie doszło do jakiejś dekomunizacji. Byli komuniści później jeszcze w latach 90. i tak dalej, mieli się świetnie, zajmowali stanowiska, nie było rozliczenia. I tak naprawdę to mnie trochę też, albo nawet bardzo, bardzo denerwuje. Dlatego chciałam przedstawić ten temat, ale tak przez właściwie za pośrednictwem losów zwykłych ludzi znowu. I nie chciałam też, żeby to było czarno-białe, że ten komunista jest strasznie zły, a ten jest taką ofiarą jedną. I pani Jasia czytała moją książkę, więc pani wie, że wcale tego Teodora tak jakoś nie idealizowałam. On nie jest ideałem, on jest człowiekiem, który ma dużo wad, który akurat nie robi wszystko tak, jak powinien. I jest tam taka właściwie cienka granica między tym, czy on był więźniem kryminalnym, ponieważ on później dostał się do więzienia, czy był więźniem kryminalnym, czy był więźniem politycznym, prawda? To ja mam bardzo dobry fragment na tę okoliczność. To może Państwu troszeczkę właśnie przybliży to, jak doszło do tej sytuacji. No właśnie, mamy już, on już jest aresztowany, bo doszło do takiego, no właściwie wypadku, w wyniku którego zginął jego dawny przyjaciel, człowiek, z którym w tej chwili miał napięku. I w związku z tym on został aresztowany, no i toczy się śledztwo, jest przesłuchiwany przez dwóch milicjantów. Jeden z nich jest miejscowy, natomiast drugi jest takim karierowiczem, który no, szuka jakiejś możliwości, żeby się wyrwać z prowincji gdzieś dalej, żeby zrobić karierę. I też myślę, że ten opis tej sytuacji jest dość taki charakterystyczny i też powie Państwu o tym, jak te czasy tutaj są opisane. Mówił właśnie jeden z tych policjantów. Dowiedzieliśmy się o nowych faktach, oznajmił, kiedy kobieta zasiadła z powrotem przy maszynie. W odróżnieniu od młodszego kolegi mówił po czesku z tutejszym, z Polska brzmiącym akcentem. Mamy świadectwa osób, które były na zebraniu rodziców dotyczącym remontu szkoły. Dlaczego nie powiedzieliście mi o tym zebraniu? Warknął Rudy, patrząc surowo na Karola. Bo nie pytaliście, towarzyszu. No dobrze, niech będzie. Czy to prawda, że Szynder bojkotował remont szkoły? Nie nazwałbym tego bojkotem. W końcu przyszedł pomóc na budowę. Bartek ledwo wypowiedział te słowa, poczuł jak żałośnie, a nawet cynicznie one zabrzmiały w świetle tego, co wydarzyło się później. A jak byście to nazwali, towarzyszu dyrektorze? Spytał zjadliwie milicjant. Szynder zwrócił uwagę, że budynek, w którym przed wojną mieściła się polska szkoła, był w lepszym stanie i nie wymagałby tak gruntownego remontu. Dlatego ubolewał, że szkoła zmieniła siedzibę. Próbował bronić Teodora, a równocześnie w duchu go przeklinał. Czyli kwestionował decyzję powojennych władz, podsumował funkcjonariusz. Nie odpowiedzieliście na pytanie, czy to prawda, że Szynder kwestionował na zebraniu decyzję powojennych władz? Rudy milicjant domagał się odpowiedzi. W pewnym sensie tak, ale tak czy nie? Proszę o jednoznaczną odpowiedź. Tak. Nie zdziwiło was, dyrektorze, kiedy zobaczyliście Szyndera na placu budowy? Nie, wszyscy zapisywali się z wyprzedzeniem na konkretne terminy i on także się zapisał. Wiedziałem, że przyjdzie. A nie zastanowiło was, że Szynder najpierw sprzeciwiał się remontowi, a potem zgłosił się do pomocy? Nie wydawało wam się to podejrzane? Nie wzbudziło to waszej czujności? Wyjaśniałem przed chwilą, że Szynder nie kwestionował konieczności remontu, tylko ubolewał nad tym, że szkoła musiała zmienić siedzibę. Milicjant skrzywił się lekko. Oskarżony wychodzi, milicjanci rozmawiają między sobą. Chyba przesadziliśmy, powiedział łysy do Rudego. Nie możemy iść tym tropem. Dyrektor jest w porządku, członek partii i tak dalej. Młodszy milicjant machnął ręką. No coś ty, chcę go tylko przycisnąć, aby dowiedzieć się czegoś więcej o politycznych przekonaniach tego Szyndera. Słuchaj, stary, ściszył głos. Być może ty jesteś zadowolony z pracy w tym zadupiu w Karwinie, bo w końcu tu się gdzieś urodziłeś. Ale ja z przyjemnością przeniósłbym się do większego miasta, w Brnie, nie mówiąc już o Pradze, to dopiero jest życie. Ale trzeba na nie zasłużyć, trzeba zwrócić na siebie uwagę. Wyobrażasz sobie, jaka nagroda nas czeka za wykrycie wroga klasowego i znalezienie sprawcy umotywowanego politycznie morderstwa? No właśnie, i taką mamy sytuację.
gdzie tak naprawdę on w tych okolicznościach no, zostaje wrobiony w to morderstwo i trafia w końcu do czechosłowackiego więzienia. No właśnie, i więzienie. Bardzo mnie zainteresowało to, że pani w bardzo taki drobiazgowy sposób opisuje życie w więzieniu, opisuje to, jak wyglądał dzień tego więźnia, jak w jaki sposób oni pracowali. Również opisuje pani sytuację księży, którzy, tak jak pani powiedziała, w Polsce te prześladowania nie były aż tak jaskrawe, natomiast w Czechosłowacji faktycznie też gdzieś już trafiłam w jakiejś książce na informację, że rzeczywiście ci księża byli mocno prześladowani, siedzieli w więzieniach, byli bici, przesłuchiwani i rzeczywiście siedzieli czasem latami. Proszę mi powiedzieć, jak pani się przygotowała do tego, bo naprawdę widać tam to przygotowanie. Nie wiem na ten temat, ale naprawdę wygląda to bardzo autentycznie. Czy jakichś materiałów szczególnych pani szukała o tym? Tak, czytałam właśnie książki, takie opracowania naukowe czeskie, które pożyczyłam w Bibliotece Naukowej w Ostrawie. Były to bardzo ciekawe książki na temat właśnie czechosłowackiego więziennictwa w tych latach komunistycznych. Chyba dwie były takie dość obszerne te książki. Była tam opisana sytuacja w poszczególnych więzieniach, także w tych Wadzicach, gdzie ja umieściłam akcję książki. Trzeba powiedzieć, że z wyjątkiem tych dworów, w których mieszka ten bohater nasz i jego rodzina i gdzie to wszystko się dzieje, to wszystkie inne miejscowości tam wymienione rzeczywiście istnieją. Rzeczywiście istnieją, zresztą te dwory są to prawda wymyślone, ale tylko dlatego, że chciałam jakby połączyć w nich losy różnych tych wiosek, różnych tych miejscowości w Karwińskim Zagłębiu Węglowym, które właściwie jakby spotykał podobny los, ponieważ tam później jeszcze dalej jest też mowa o wysiedlaniu ludzi z powodu wydobycia węgla. Ale zostańmy teraz jeszcze przy tym więzieniu. Czyli Teodor Szynder trafia do więzienia w Wadzicach, to do dzisiaj jest takie więzienie ostre bardzo, gdzie trafiają mordercy i różni naprawdę tacy poważni przestępcy. No i było to jedno z więzień, gdzie właśnie w tych latach 50. było więzionych sporo więźniów politycznych, w tym osób duchownych, z różnych kościołów, nie tylko z katolickiego oczywiście. I Teodor trafia tam jako więzień de facto kryminalny, ale później ma okazję tam spotkać się również z tymi więzionymi księżmi, zakonnikami itd. Te książki, które czytałam na ten temat, były niezwykle ciekawe, ponieważ tam na przykład było opisywane, jak tam odprawiano tajne msze na przykład w tych więzieniach, jak właściwie konspiracyjnie dystrybuowano pomiędzy więźniów w komunie, tak? Ja też to w tej mojej książce opisałam i naprawdę bazując na faktach, na wspomnieniach byłych więźniów i tak dalej. Czyli dla mnie to była bardzo ciekawa lektura tych książek, tych wspomnień i tak dalej. No i starałam się coś z tego przedstawić w tej powieści. Myślę, że chyba nie ma innej takiej powieści, ale pewnie w języku polskim, która by opisywała właśnie te sprawy. Tak, bo rzeczywiście no, Zaolzie tutaj dla nas jest jakby czymś normalnym i zwyczajnym, natomiast myślę, że ludzie gdzieś głębiej w Polsce nie zdają sobie do końca sprawy z historii tego regionu, nie zdają sobie sprawy z tych takich zawirowań właśnie historycznych, które spowodowały, że w tej chwili w Czechach jest polska mniejszość. I też chciałam zapytać o tą mniejszość, bo ja zawsze miałam takie odczucie, ponieważ my mamy od wielu lat wielu czytelników z czeskiej strony i zawsze miałam takie wrażenie, że oni się bardzo trzymają razem, że bardzo rzeczywiście jest taka dbałość o to, żeby o ten związek z Polską. Zresztą no, choćby świadczy to o tym to, że przychodzą tutaj do nas, żeby pożyczać te książki. No bo jednak no, na przykład w Bibliotekach Czeskich Cieszynie nie mamy aż takiego wyboru polskich tytułów, jakie mamy my. Dlatego ja też przychodzę do tej biblioteki. Tak, no to jest naszą regularną rzeczywiście czytelniczką i rzeczywiście zdejmując gdzieś tam książki widzimy, wyświetla się nam jest rezerwacja dla pani Danusi.
chciałabym się zapytać o tą polskość, bo tam też jest takie dosyć mocne to polskie środowisko, bo ta szkoła o remoncie, której była mowa, to jest Szkoła Polska. Tak. Pani też jest tym środowiskiem związana, bo jest pani w końcu Polką z Zaolzia. Tak. I tak myślę, że to jest takie dość wyjątkowe, żeby o tym pisać. Ja nie spotkałam żadnej książki, zwłaszcza powieści, gdzie byłby poruszony taki temat. Powieści na pewno nie. Właśnie to jest też jeden z powodów, dlatego nie umieściłam akcji w konkretnej jednej wiosce, która na przykład, ja nie wiem, Stonawie, czy tam Orłowej, czy miasto, ponieważ to moja część fabuły, która dotyczy no, historii tego morderstwa, powiedzmy, czy tej nieszczęśliwej śmierci, do której doszło na terenie szkoły, to akurat jest owocem mojej fantazji, tak? Fantazji, oczywiście tło historyczne, starałam się, żeby było wiarygodne, ale wymyśliłam, to jest to fabuła. I nie mogłam napisać, że to się wydarzyło w polskiej szkole w Stonawie albo w polskiej szkole w Jabłonkowie, no bo to oczywiście było chyba nie do przyjęcia. No to jest podstawowy jakieś plotki, jakieś... To jest wiele z powodów, dlaczego wymyśliłam taką fikcyjną wioskę Dwory, ale którą jakby umieściłam w pobliżu Karwiny, w tym Zagłębiu Karwińskim i właściwie to życie tam wyglądało tak, jak w tych wszystkich okolicznych miejscowościach. No właśnie, bo tam jest taka sytuacja, bo może trzeba by wyjaśnić, skąd ta martwa wieś w tytule. Tam jest taka sytuacja, że rzeczywiście ta wieś zaczyna po prostu znikać. Zaczyna znikać ze względu na to, że rozrasta się kopalnia i no to wymusza, wiadomo, to, żeby ludzi wysiedlać z domów, bo te domy zaczynają się zapadać, zaczynają pękać. I faktycznie taki los spotkał wiele miejscowości w tym Zagłębiu Karwińskim. I to też taki trochę chyba hołd tak naprawdę oddany tym ludziom, którzy stracili w zasadzie dorobek życia takie swoje miejsce i stracili chyba troszkę swoją tożsamość. Na pewno, właśnie. To jest taki, jak pani mówi, hołd tym ludziom, ponieważ to są oczywiście historie, które słyszałam z różnych stron i teraz, kiedy pracuję w gazecie, to często wracałem do różnych materiałów historycznych, opisujemy. Ja nie wiem, tam starą Karwinę, starą Stonawę, czy różne te miejscowości, które zostały bardzo poszkodowane przez to wydobycie węgla. I jak pani Asia tu wspomniała, starałam się też w tej książce pokazać nie tylko to, że ludzie tracą swój majątek, bo oni tam dostali jakieś odszkodowania, oni gdzieś się przenieśli do innego mieszkania, czy zbudowali gdzieś nowy dom, ale jakby ta społeczność się rozpada, prawda? Ta miejscowa społeczność się rozpada i ci ludzie, którzy trafiają na te anonimowe bardziej takie osiedla miejskie, które budowano do tych bloków, już na przykład zapominają albo o swojej polskości, wtapiają się w tę większość czeską, albo zapominają też o swojej wierze, bo już tam nie patrzy sąsiad, czy ja idę do kościoła, czy nie idę, to po co tam, już nie ma mojego kościoła, to już jest gdzie indziej. I właśnie o tym też piszę w tej powieści. I że faktycznie tak było, to wiem na przykład z opowiadań różnych osób, na przykład już teraz takich starszych nauczycielek, które w latach powiedzmy 60. pracowały w polskich szkołach, gdzieś tam w Orłowej czy w okolicy. I mówiły, że kiedy ci ludzie z tej jednej miejscowości rozjechali się do tych różnych innych miast, to potem na przykład chodziły po osiedlach nawet, wyszukiwały te polskie rodziny i starały się je przekonać, aby zapisały dzieci do polskiej szkoły. No ale wiadomo, ktoś już miał za daleko, ktoś tak. Byli oczywiście ludzie, którzy tę tożsamość utrzymali, nie można powiedzieć, że wszyscy zrezygnowali, ale oczywiście był pewien odsetek osób, które z tej swojej już tożsamości jakby zrezygnowały, raczej tak rozpłynęły się w całej tej większości, która ich otaczała. No tym bardziej, że myślę, że nie jest łatwo funkcjonować, no tym bardziej, że jakby, no, nie wybieramy sobie, nie wiem, partnera życiowego dlatego, że jest Polakiem, tylko no, dlatego, że coś nas do niego przyciąga. I myślę, że też trudniej jest gdzieś tą polskość utrzymać, jeżeli nie wiem, ma się męża czy żonę Czecha, Czeszkę. Jest wiadomo, zawsze jakiś tam konflikt, jak te dzieci wychować, jak tą dwujęzyczność utrzymać. No bo wiadomo, oni uczą się w polskiej szkole, to maturę też muszą zdać. Tak, tak. Po czesku. Oczywiście, to są inne znów powody tej asymilacji albo tego, dlaczego tych Polaków ubywa.
powody, które, albo powody, te sprawy, które ja przedstawiłam, to jest tylko jakby jeden z aspektów oczywiście. To, co mówi pani Asia, to jest jeszcze o wiele bardziej powszechna sprawa i chyba taka w gruncie rzeczy naturalna, no. Bo nie da się chyba uniknąć tak naprawdę. No to mamy takie tło historyczne. Naprawdę to są bardzo ciekawe czasy. Ja szukałam w pamięci, czy trafiłam na książkę, która dzieje się właśnie po wojnie. Jest mnóstwo w tej chwili literatury dotyczącej czasów wojny, literatury dotyczącej właśnie obozów. Natomiast rzeczywiście no, nie ma właściwie książek, które mówią o tych czasach powojennych, które no, były naprawdę trudne, zwłaszcza ten okres stalinowski. A tutaj właśnie przez tych bohaterów opowiada pani historię takiego zwykłego człowieka. I tak się przyglądam temu Teodorowi i on mi się tak nie do końca podoba. Nie, też nie. Ale ja zwykle mam takich sympatycznych bohaterów. No nie do końca tak, że on jest niesympatyczny, tylko on ma swoje za uszami. No powiedziałabym, że ciągnie go do kobiet, do których go nie powinno ciągnąć. Pod pozorem jakby, znaczy nie wiem czy pod pozorem, znaczy, on może nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że to jest jakiś tam pozór, natomiast no, on chciałby im pomóc, chciałby jakoś je ochronić przed ciężkimi warunkami, w których się znalazły, no ale to taka ta relacja taka nie do końca robi się zdrowa. Rzeczywiście sytuacja jego żony, która no, w małej miejscowości trudno, żeby nie zdawała sobie sprawy z tego, że pewne sytuacje wyglądają dość dwuznacznie. No myślę, że nie jest to pozazdroszczenia. I też zastanawiała mnie właśnie postać jego żony, która tak naprawdę, on siedział w więzieniu 10 lat, bo potem udało się mu wcześniej wyjść, bo został skazany na lat 19. I ona przez ten czas czekała na niego. Czekała, tak. No, ona jest chyba pozytywną bohaterką. Tak, ona jest bardzo pozytywna. No, ona imię Litwa, ja już właśnie Lidii Czyż pisałam. Jedna z bohaterek ma na imię Lidia. Właściwie to imię tak wybrałam, dlatego że wiem, że w tamtych latach nawet było dosyć popularne tam u nas, więc starałam się takie imiona też dopasować, jak Wanda, Lidia i tak dalej, które tam się pojawiały. Czekała na niego, no. Więc myślę, że ona akurat była taką bohaterką bardzo pozytywną, z tym, że nie miała z nim też łatwo oczywiście. No nie miała. Nie miała łatwego życia. Nie miała łatwo, tym bardziej, że on wychodząc z więzienia, tak myślę, że oni tak sobie to troszkę wyobrażali, że jak on wyjdzie z tego więzienia, oni wrócą do tego, co było. Ja myślę, że my często tak sobie wyobrażamy coś, że jakiś powrót będzie taki łatwy, albo choćby ludzie, tak mi się wydaje, którzy obserwowałam to na przykład u mojej babci, która już teraz zmarła, że jak wróci ze szpitala po jakimś tam długim leczeniu, że wszystko będzie tak, jak było, a niestety najczęściej no, już się coś zmienia, albo człowiek wraca i jednak już jest chory, albo wraca z więzienia i też jest w pewnym sensie chory, prawda? No właśnie. Bo jego nie było przez tyle lat w domu, jego syn w międzyczasie urósł bez niego i tak naprawdę nie wie, do czego ten ojciec mu jest potrzebny, prawda? No a ojciec ma okropne poczucie winy. Ojciec ma poczucie winy i trudno nawiązać do czegoś, co było po 10 latach czy kilkunastu latach. To są takie smutne sytuacje moim zdaniem i mam nadzieję, że udało mi się to dobrze przedstawić w tej książce. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo tak wnikliwie są przedstawione te rozterki tego bohatera, którego my tak naprawdę nie do końca chyba lubimy, czytając tę książkę, ale jednak gdzieś tam trochę mu współczujemy, trochę staramy się go zrozumieć. I tak naprawdę on popada w taki marazm, jemu się nic nie chce, mimo tego, że widzi, że ten dom wymaga remontu, to jakby no, tak chodzi koło tego, nic nie robi, nic mu się nie chce, do momentu, kiedy spotyka w lesie zupełnie przypadkiem dziwnego chłopca, który interesuje się nim ze względu na to, że znalazł harmonikę ustną, którą, ponieważ, no właśnie, jeszcze jedna rzecz wrócę, Teodor nie chce usiąść do pianina, bo jemu ten instrument się kojarzy z tymi organami, z tą sytuacją, która tak naprawdę no, gdzieś tam ciągnie go ta przeszłość i jemu się to źle kojarzy. No bo on kocha muzykę, Teodor, jest organistą, jest nauczycielem muzyki.
On najpierw nie mógł już uczyć w szkole, bo był związany z kościołem, więc już z tego powodu musiał odejść ze szkoły. Ale jeszcze tam uczył gdzieś dzieci w jakimś tam domu kultury, w czymś takim. Gra na tych organach, dla niego to była miłość, ta muzyka. Tak, oczywiście, kiedy wracał do więzienia, tam nie miał okazji grać strasznie długo. Po powrocie do domu, no już był inny organista oczywiście. I on tak naprawdę nawet stracił ten kontakt z tą muzyką, bardzo mu tego brakowało. I teraz pojawia się możliwość, żeby do tej muzyki wrócić i przekazywać ją komuś, prawda? No właśnie. I chciałam też zapytać o tą postać tego chłopca, Mirka, bo wiem, że jest pierwowzór tego bohatera. Jest pierwowzór w sensie takim, że oczywiście, no nie, trochę inaczej zacznę. Mirek nie powstał tak po prostu, żebym go wymyśliła, ale bardzo mnie zainspirował pewien uzdolniony muzycznie chłopiec Strzyńca, Denis, który jest świetnym pianistą, ale równocześnie jest chłopcem, który cierpi na taką lżejszą formę autyzmu, na zespół Aspergera. To w jakiś sposób go ogranicza, ale równocześnie jest też to prawdopodobnie, ponieważ oni często, aspergerowcy, mają jakieś specjalne uzdolnienia. I to takie na naprawdę poziomie. Tak, na wysokim poziomie. I on naprawdę jest bardzo uzdolniony muzycznie, ten chłopak. On gra już tam, koncertuje w Pradze, brał udział w różnych konkursach. Teraz jest studentem konserwatorium w Ostrawie Muzycznego, z tym, że ma asystenta do pomocy w takich tych codziennych sprawach, bo z tym sobie nie radzi, ale w muzyce jest świetny. I ja byłam na paru jego koncertach, poznałam jego rodziców i właśnie tak mnie to zainspirowało bardzo, żeby takiego uzdolnionego muzycznie chłopca umieścić także w mojej powieści. I stąd pojawił się Mirek. Z tym, że Mirek żyje w zupełnie innych czasach. Żyje w latach tam 60. powiedzmy, jego młodość przypada na lata 60., kiedy o autyzmie, o zespole Aspergera się praktycznie ani w Czechosłowacji, ani w Polsce nie mówiło. Te dzieci były uważane albo za jakieś słabo rozwinięte, albo jakieś psychicznie chore, jakieś nie wiadomo było, gdzie, jak je zaszufladkować. I on oczywiście nie ma żadnego wsparcia, takiego jak Denis, którego ja poznałam, który dzisiaj właściwie może się rozwijać. Może rozwijać swój talent. Rodzice bardzo mu wiele uwagi poświęcają, ma nauczycieli muzyki, którzy mu poświęcają dużo uwagi. Czyli dzisiaj już są takie możliwości, prawda? Wtedy ich nie było. I no wtedy dużo uwagi temu bohaterowi poświęcała jego matka. Ale ona nie mogła właściwie przebić tej ściany, tego muru, który wyznaczał cały ten system, jaki był, i po prostu dla tych dzieci no było miejsce gdzieś w jakichś tam pomocniczych zawodach czy w czymś tam, na pewno nie, żeby ktoś je wspierał, żeby mogły... O studiach muzycznych na pewno nie mogło być mowy. No właśnie. I stąd on się wziął, ten chłopak w mojej książce, ten Mirek. I ten, mniej więcej tutaj wyraża całej akcji, ale taka specyficzna relacja właśnie powstaje pomiędzy Teodorem, który w jakiś sposób też jest upośledzony, że tak powiem, w cudzysłowie, ponieważ wrócił z więzienia, ma bagaż swych przeżyć, doświadczeń, szuka nowego miejsca w życiu. No i ten chłopak, który jest też taki odrzucony przez społeczeństwo, też taki upośledzony, powiedzmy w cudzysłowie, ponieważ jest inny od reszty. I ich łączy muzyka, bo ta muzyka, właśnie ta muzyka tutaj w pani książce też odgrywa bardzo dużą rolę. Bo jeszcze przed tym wypadkiem, przed pobytem w więzieniu, ta muzyka dla Teodora była taką odskocznią od codziennego życia, od problemu. Jeżeli miał problem, on szedł do kościoła, do którego miał klucze, i grał. Grał i uspokajał się przy tej muzyce. I tu rzeczywiście też ta terapeutyczna moc muzyki jest bardzo taka widoczna w tej ich relacji. I tak naprawdę oni w zasadzie nawzajem sobie pomagają, bo tak. Teodor dzięki temu, że może uczyć tego chłopca, znowu widzi jakiś sens w swoim życiu. Zaczyna mieć więcej energii, tak naprawdę budzi się z tego letargu, w którym wrócił z więzienia, i to jest naprawdę niesamowite, że oni potrafią na siebie nawzajem wpłynąć w taki sposób, że sobie nawzajem pomagają. I to też mnie bardzo uderzyło, że jest bardzo fajnie ta relacja jest opisana w taki ciepły sposób, i no, naprawdę robi to wrażenie. Chciałam jeszcze zapytać... Mogę jeszcze coś zdradzić teraz? Oczywiście. Ja tu znowu muszę do Lidki nawiązać, bo pani Lidia czyś napisała książkę, może niektórzy znają swoje cykry, prawda?
gdzie właśnie przedstawia bardzo ciekawie losy prawdziwego bohatera, prawda, żyjącego w czasach współczesnych z autyzmem. I przyznam się, że jedna z tych książek była dla mnie też taką niezupełnie inspiracją, ale przeczytałam różne takie opracowania o autyzmie bardziej naukowe. Przeczytałam powieść też pani Lidii Czysz o tym, jakie problemy w takim codziennym życiu stwarza właśnie, powiedzmy, ten zespół Aspergera, ten autyzm. Rozmawiałam z rodzicami właśnie tych dzieci, które są autystyczne, czyli z różnych źródeł właśnie czerpałam wiedzę też na temat tego. I te Słodkie Cytryny były jedną z takich książek, które... No i po pierwsze jest to bardzo ciekawa książka, warto przeczytać, a po drugie też mi w budowaniu tego tła w pewnym stopniu pomogła. Czyli dziękuję. Cieszę się, ja też. Tak ważne w autyzmie jest to, że faktycznie ci ludzie jakby nie rozumieją pewnych konwenansów, nie potrafią się znaleźć, potrzebują bardzo takiego konkretnego rozkładu dnia, gdzie każde nieprzewidziane wydarzenie u tego chłopca wywołuje atak takiej paniki, taki zupełnie takiego szaleństwa, które no, w tamtych czasach bez wiedzy, którą my dzisiaj mamy, rzeczywiście no, mogło świadczyć o tym, że on jest po prostu chory psychicznie i tak naprawdę tej matce również proponowano pobyt dla niego w psychiatrycznym. Tak, że on się nie nadaje po prostu do tego, żeby funkcjonować. A ja jeszcze chciałam zapytać o Sabinę. Sabina to jest dziennikarka, bo nie powiedziałam o jednej rzeczy, że ta powieść dzieje się na dwóch płaszczyznach. Współcześnie, bo to jest opowieść syna Teodora, Adama, który właśnie gdzieś tam, który jest w tej chwili znanym muzykiem, ale nigdy nie opowiadał o swoim dzieciństwie. Jakoś zawsze udało się mu przemilczeć tą sytuację, być dzieckiem skazańca. I on gdzieś zupełnie przez przypadek wymyka mu się publicznie właśnie ta informacja, że jego ojciec siedział w więzieniu. I interesuje się nim młoda dziennikarka, która też jest w takiej troszkę podobnej sytuacji, też jest dzieckiem ojca, który również po nieszczęśliwym wypadku, przytłoczony poczuciem winy, jakby odsunął się od niej, uciekł w alkohol i no, po prostu zostawił ją w tej sytuacji. I chciałam zapytać, czy ta Sabina to zupełnie taka postać wymyślona tak od zera, czy może gdzieś ktoś pani się pojawił w jakichś kontaktach? Nie, Sabina jest raczej wymyślona przeze mnie. Tutaj ona nie ma jakiegoś swojego pierwowzoru, ale umieściłam właśnie tę akcję współczesną w Krakowie i tu do tego Krakowa bym coś powiedziała. Ona mieszka w konkretnym miejscu w Krakowie, w konkretnym miejscu w Dębnikach. I właściwie tam przez jakiś czas, przez to studium mieszkała moja córka, czyli ja tam do niej jeździłam czasem. Ona miała wynajęte mieszkanie na tę Wisłą, w takim fajnym miejscu całkiem. No i kiedy opisuję tam tę współczesną fabułę, gdzie Sabina mieszka, gdzie spotyka tego profesora Schindera, Adama, gdzie go odwiedza i tak dalej, to są właśnie tam te zakątki, ten Kraków, Dębniki, gdzie mi się bardzo podobało. Ponieważ jest to kawałek od centrum, ale już takie spokojniejsza część Krakowa i tam właśnie umieściłam tę współczesną fabułę. Ale tak generalnie Sabina jest wymyśloną postacią. A czy w ogóle zdarza się pani budować postać na podstawie jakiejś znanej osoby sobie, czy nie wiem, czy coś, powiedzmy, zaczerpnąć jakby z kogoś, z kim się pani zetknęła, czy jak coś znajomi na przykład mogą się odnaleźć na kartach pani książek? Ja myślę, że nie mam takiej postaci, która by cała była która by była podobna do jednej osoby, ale na pewno w moich bohaterach skupiałam się różne cechy, czy różne przeżycia różnych osób. Jakby mogą być poskładani w pewnym, jest tam coś, co ja wymyśliłam i są tam jakieś cechy, czy jakieś ich przeżycia, które znam na przykład, albo zaobserwowałam u innych osób, to w takim sensie. Chociaż teraz, powieść, którą teraz piszę, tam pojawią się nawet postacie takie naprawdę historyczne i wtedy już będzie to wtedy bardziej się skupię naprawdę na tym ich życiu i
i na ich, powiedzmy, charakterze, albo jak to nazwać. Ja chciałam jeszcze zapytać o taki trochę warsztat pisarski, bo mnie to zawsze bardzo interesuje. Wiem, że pani jest dziennikarką, czyli no wiadomo, że jeżeli pracuje pani zawodowo, nie jest pani w stanie poświęcić tyle czasu na pisanie, co osoba, która zajmuje się tylko tym. Czy ma pani jakiś rytm, jakiś plan jakby tego pisania? Czy to się tak odbywa z doskoku? Mam plany, ale niestety często nie udaje mi się z nich wywiązać, że tak powiem. Ponieważ faktycznie praca zawodowa dziennikarska jest dosyć czasochłonna, plus tam jakiś dom, ogród i tak dalej, czyli z reguły piszę wieczorem, no i teraz zwłaszcza latem, no każdy kto mieszka gdzieś i ma ogród, to wie, że latem człowiek do wieczora coś tam grzebie, prawda? Czyli więcej piszę jesienią i zimą niż latem, to na pewno, kiedy wieczory są dłuższe. I na pewno nie piszę tak zupełnie regularnie, ale nie ma już też tego jak przybliźnie, żebym zostawiała to na parę miesięcy, na pewno nie. Jeżeli akurat powiedzmy w jakimś tygodniu nie napiszę nic nowego, jakiegoś dalszego ciągu, to przynajmniej zbieram materiały, bo to jest też ważne, kiedy człowiek potrzebuje zbudować to tło, na przykład historyczne, czyli jest też to dosyć czasochłonne. Na przykład w zeszłym tygodniu byłam w Poznaniu, ponieważ nie tylko w Poznaniu, ale w Poznaniu i okolicy. Ponieważ moja nowa powieść będzie akcja jej toczyła się częściowo na Śląsku Cieszyńskim, a częściowo w Wielkopolsce, w konkretnych tam miejscach. Więc właśnie byłam. Czyli musiała pani te miejsca obejrzeć. Musiałam je obejrzeć. Nie wystarczyło, że o nich poczytałam. Spotkałam się z ludźmi, którzy znają, no powiedzmy na przykład w muzeum i tak dalej, z ludźmi, którzy znają historię tych miejsc, którzy mogli mi jakieś publikacje polecić, więc była to bardzo fajna podróż. No i tu bym nawiązała do tego, co pani mówiła, że czytelnicy w głębi Polski nie znają oczywiście w ogóle Wisławisa Olza. Byłam w bibliotece w Krotoszynie, w Wielkopolsce. Tam pani bibliotekarki bardzo miło mnie przyjęły. Mają tam moje książki i mówiły, że je przeczytały. No i właśnie, że dopiero z tych moich książek się dowiedziały, tak trochę przynajmniej, jak to tu było z tym Śląskiem Cieszyńskim w ogóle, że tej historii Śląska Cieszyńskiego, tego podziału, czy jak tam, że w ogóle, że o tym się strasznie mało mówi, tak generalnie, i że nic na ten temat właściwie nie wiedziały. No też mam takie odczucie właśnie, że tak jest. A jeszcze z tym pisaniem, czy ma pani jakieś swoje ulubione miejsce, jakiś, nie wiem, jakiś rytuał z tym związany, czy tak po prostu pani siada, no właśnie, a pisze pani na komputerze? Na komputerze, tak. Rytuału nie mam, piszę w takim jednym pomieszczeniu, po prostu w jednym pokoju w domu, który jakoś w naturalny sposób stał się moją pracownią, że tak powiem, zwłaszcza jak był teraz ten home office, czyli również praca redakcyjna toczyła się w dużej mierze w domu, czyli tak go sobie trochę zajęłam, ten pokój dla siebie i tak już zostało. Zresztą wcześniej też w nim pisałam. No i tam normalnie komputer, nic specjalnego. A jak coś pani przychodzi do głowy, ma pani zawsze jakieś notes ze sobą, czy zapisuje pani na bieżąco jakieś pomysły? Nie, to raczej pamiętam i głowy. No tak, pani ma ekonomiczne wykształcenie, czyli wkłada pani do szuflady. Nie, zresztą ja nie potrafię wymyślić tak całej jakiejś długiej akcji w głowie. Ja dopiero jak już siądę do tego komputera i piszę, to wtedy jakoś tak stopniowo, znaczy tak, siadam i mam pewien plan, zaczynam ten rozdział będzie o tym, on tam pojedzie gdzieś, spotka kogoś na przykład, ale nie żebym już miała szczegóły do przodu wymyślone w głowie i potem tylko pisała, to na pewno nie. Czyli nie ma takiego, że jak pani wymyśla nową książkę, to nie robi pani jakiś taki plan, nie A to więcej. Tak, to mam, znaczy mam plan, co tam się ma wydarzyć, ale nie z takimi szczegółami. Plan oczywiście mam, ale nie tak zupełnie szczegółowo, bo to potem się jakoś tak krystalizuje w trakcie pracy. A czy praca dziennikarza pomaga być pisarzem, czy przeszkadza? Czy trochę tak, trochę tak? Być może trochę tak, trochę tak. Pomaga na pewno w tym, że mam takie jakieś przyzwyczajenie zawodowe, że na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o takie te formalne sprawy związane z tym, jak ma tekst wyglądać, różne takie te, to zresztą redaktorka z wydawnictwa mówiła, że to widać. Ale no i taki rygor, powiedzmy, pisania. Wiem, że siadam, to ileś tam chcę napisać.
Ale z drugiej strony też to może trochę przeszkadza, bo skoro już człowiek w pracy tworzy jakieś teksty, no a po pracy w wolnym czasie znów tworzy teksty, no to jednak jest to takie powtarzająca się czynność w pewnym sensie. No tym bardziej, że te teksty się jednak różnią zupełnie innymi. Różnią się, ale jednak jest to podobny typ pracy, nie? No gdybym była, nie wiem, jakimkolwiek innym lekarzem czy tam księgową, no to jednak by była to zupełnie inna praca. A tutaj od jednego pisania do drugiego. No tak, od jednego pisania. Ale też chyba pomaga to, że wykonując pracę dziennikarza, musi pani też zrobić ten tak zwany research, brzydko nie po polsku mówiąc. Tak. A do książek też jakby myślę, że te umiejętności, które pani ma jako dziennikarka, też mi też się chyba przydaje. Tak, właśnie, to się bardzo przydaje, bo przyznam się, że gdybym pracowała w innym zawodzie, to bym może miała pewne opory tam kogoś wyszukać w internecie i dzwonię, proszę pana, ja tam przyjadę gdzieś do, pan podobno zna historię tam waszego miasta, to ja bym się chciała, pana chciała umówić na spotkanie, przyjadę tam w przyszłym tygodniu, czy by się pan zgodził spotkać, nie? Tak bym może sobie mówiła, a kto wie, czy on będzie się chciał, czy co tam. Jako dziennikarka, no to jestem do tego przyzwyczajona, bo cały czas to musimy robić, mam do pana temat, przewyszukać ludzi, którzy mają coś na ten temat do powiedzenia, prawda? Czyli to już tak jest dla mnie rzeczą naturalną zupełnie, że po prostu jak potrzebuję do kogoś dotrzeć, to po prostu docieram. A jeszcze gdzieś znalazłam, bo ja oczywiście przygotowując się do rozmowy z panią, oglądałam wywiady, czytałam wywiady. Czy pani sobie nie przygotowała? No wypada. Wypada wiedzieć, o czym się rozmawia z autorem. Nie zdążyłam niestety przeczytać dwóch książek, ale na pewno to zrobię, dlatego że ta książka, mimo tego, że ja nie czytam tego typu literatury, w sensie nie lubię ciężkich tematów. Ale to nie przestasz tak coś. No właśnie o tym chciałam powiedzieć, że mimo tego, że tak naprawdę trudne czasy, trudny temat, to jest to ujęte w taki sposób, że człowiek nie zamyka książki i nie myśli, o Jezu, ale oni mieli strasznie, tylko jest w tym jakaś nadzieja, jest w tej książce właśnie coś takiego, że mimo tego, że oni mieli ciężko, że były różne te losy, że ich spotkały nieszczęścia, to mimo wszystko jednak potrafią żyć dalej, potrafią być szczęśliwi, potrafią sobie poukładać życie. No ja też tak myślę, że ta nadzieja tam musi być. Nie mam tam, powiedzmy, jakichś happy endów takich amerykańskich, na pewno nie. Nawet nie chciałabym, żeby były, ale myślę, że każda ta książka jednak kończy się w taki sposób, że to daje nadzieję, że będzie lepiej, albo że już się zaczyna coś lepszego. Tak, to mi się bardzo mi się to w tej książce podobało i muszę państwu powiedzieć też, że ja bardzo polecam książki pani Danusi, dlatego że one są napisane naprawdę pięknym językiem. Naprawdę pięknym. Ja jestem bardzo na to wyczulona, bo sporo jest naprawdę teraz literatury, zwłaszcza obyczajowej, która jest no, dość byle jaka pod względem językowym. Natomiast tutaj naprawdę od pierwszych stron już widać, że pani Danusia jest osobą, która naprawdę zna język polski bardzo dobrze i potrafi go znakomicie wykorzystać, żeby ubrać swoje myśli naprawdę w taki jasny sposób. To nie jest przegadane, to nie jest coś, co męczy przy czytaniu. Naprawdę czyta się tą książkę rewelacyjnie, bardzo lekko, mimo tego właśnie trudnego tematu. I ja na pewno do książek pani Danusi jeszcze wrócę. I też dowiedziałam się z jednego z wywiadów, że blizna ma się ukazać w języku czeskim. Tak, ona już jest prawie gotowa. I dowiedziałam się też, że tłumaczem tejże blizny jest sama autorka. No do tego się powiem przyznać. Ale taka jest prawda. Zaczęło się tak, że właściwie, tak powiem, blizna po czesku, czeskie tłumaczenie brzmi izwa, no nie brzmi to zbyt ładnie to izwa, ale po prostu blizna po czesku jest izwa. A ta blizna jest istotna w tej książce, jest istotna, więc czyli tam musiało to zostać. Uzgodniliśmy z rewizją, że nie będziemy zmieniali nazwy, tylko jest po prostu przetłumaczona na język czeski. Ukaże się w takim, muszę powiedzieć, dość prestiżowym czeskim wydawnictwie Wyszehrad w Pradze, które ma po prostu bardzo długą historię i jest w tej chwili najstarszym działającym czeskim wydawnictwem. Oni wydają prócz beletrystyki właśnie bardzo dużo literatury również naukowej, literatury takiej duchowej, poświęconej sprawom duchowym również i tak dalej. No i mają też jakąś tam sekcję, jakiś dział beletrystyki. Ta książka ukaże się już we wrześniu, właśnie w tej chwili już
trwa korekta, już właściwie zrobiłam korektę autorską i pani redaktor z wydawnictwa już ze mną uzgadniała takie ostatnie szczegóły, wygląd okładki i tak dalej. No i tłumaczyłam ja tę bliznę, to jest prawdą, ponieważ zaczęło się od tego, że wysłałam do wydawnictwa fragmenty tego polskiego oryginału, no ale żeby w ogóle zrozumieli, o co chodzi, to ja je po prostu przetłumaczyłam, pisząc, że to jest takie robocze tłumaczenie moje panne. Wydawnictwo zainteresowało się tą książką. No i pani redaktor, która po prostu otrzymała tę książkę, jako że ona wyprowadziła, pani redaktor prowadząca, zaproponowała mi, abym sama ją przetłumaczyła, że wydaje się, że to tłumaczenie wcale nie jest złe, zresztą później ona jako redaktorka jeszcze bardzo mocno pracowała nad tym tekstem, muszę przyznać, i poprowadzała tam takie różne właśnie zmiany językowe i to. Przede wszystkim z czym miałam problem, to jest budowa zdań, ponieważ w języku polskim i czeskim jest inna budowa zdań i to tam chyba najbardziej w tym jakieś tam popełniałam błędy, powiedzmy. Ale tak generalnie nie było tak źle, nie było takie czerwone morze. Niektóre akapity w ogóle zmieniała dosyć mocno, do innych rozdziałów bardzo mało ingerowała, czyli myślę, że w końcu to będzie brzmiało po czesku, znaczy na pewno będzie, bo skoro fachowcy z Pragi się tym zajęli, no to opracowali ten tekst tak, aby to było poprawnie. A takim pierwszym korektorem tego był mój mąż, który jest Czechem, który czyta dużo książek po czesku. On nie jest znanym językoznawcą, on pracuje w IT, ale jako jednak osoba, która czyta dużo po czesku, dla której jest czeski językiem ojczystym, to jeszcze nim to wysłałam właśnie to tłumaczenie do tego wydawnictwa, to on to przeczytał i już tam... Tak, coś zazgrzyta już. Tak, właśnie często tam przerzucał tam porządek tych słów, tych zdaniach, to były takie najczęstsze. To mi już tam coś poprawił, czyli to prawda, blizna ukaże się w moim własnym tłumaczeniu, ukaże się po czesku. A jak się pracuje ze swoim tekstem? Czy nie miała pani takiej myśli, a tu mogłam coś inaczej, a tu mogłam, może tu bym mogła coś zmienić? Tak, tym bardziej, że teraz to tłumaczyłam po 4 latach, czyli no, w zeszłym roku, czyli po 3 latach. Czyli już minął pewien czas od tego mojego debiutu, już w międzyczasie napisałam 2 kolejne książki i trochę inaczej na tę swoją pierwszą książkę patrzyłam. Czyli czasem miałam takie, to jest zresztą dzięki temu, że ja to tłumaczyłam, to jakby się to w ogóle tam jakieś parę zdań nie podobało, no to i po prostu po czesku sformułowałam trochę inaczej, czy coś tam nawet wyrzuciłam, więc nie było takie, nie musiałam tak stricte zupełnie się tego trzymać, prawda? Czyli miała pani taką szansę, której nie ma wielu pisarzy, żeby poprawić samego siebie. No tak. A jeszcze chciałam zapytać o tą nową książkę, która powstaje. Coś możemy zdradzić? Poza tym, że ta Wielkopolska i Śląsk Cieszyński zostaje pani na Śląsku Cieszyńskim. No, tak. Powiem, że ta książka rozpoczyna się, no będzie to znów książka z czasów wojny, niestety. Niestety dla tych, którzy nie lubią tego tematu. A dobrze dla tych, którzy powiedzmy, znaczy nie lubią, nikt chyba z nas nie lubi wojny, ale dla mnie to jest bardzo fascynujący temat, ponieważ wciąż staram się zrozumieć, jak to jest możliwe, że ludzie w cywilizowanych czasach już bardzo potrafili takie okrucieństwa, dopuszczać się takich okrucieństw, takich złych rzeczy, prawda? I zawsze mnie interesuje te losy tych zwykłych ludzi, którzy po prostu nagle ich normalne życie zostało przerwane i stało się coś strasznego, czekało i coś takiego. I dlatego właściwie poświęcam temu uwagę chyba. No a ta nowa powieść rozpoczyna się w 1939 roku we wrześniu, kiedy sporo osób i różnych środowisk z zachodu Polski ewakuuje się na wschód. Mm-hmm. Potem wracali oczywiście z powrotem. Ta sama ewakuacja czasem była tragiczna, ponieważ były bombardowania pociągów ewakuacyjnych, bombardowania tych uchodźców i tak dalej. I no, będzie to, właściwie akcja książki toczy się podczas całej wojny, ale ten wrzesień 1939 roku będzie tam miał dosyć dużo, poświęca mu dosyć dużo uwagi i praktycznie przedstawiam jakby 2 środowiska. Środowisko pracowników państwowych, kolejarzy, pocztowców i tak dalej z Wielkopolski, którzy się ewakuowali na wschód do województwa lwowskiego. I równocześnie pewnego dość specyficznego środowiska, ale nie powiem, na razie nie zdradzę szczegółów jeszcze. Dość specyficznego środowiska ze Śląska Cieszyńskiego, to jest okolic Cieszyna,
po polskiej stronie, bo wtedy to był jeden stąd cieszyński, ale dobra, po polskiej stronie, które również ewakuowało się i właściwie losy tych jednych i drugich zetkną się w pewnym momencie właśnie tam na wschodzie. Gdzieś już przy granicy. Zetkną się ludzie o różnej mentalności. Ludzie o różnej mentalności, a w jaki sposób ich losy później splotą się i tak dalej, jak to bywa w powieściach. Ale muszę powiedzieć, że chcę właśnie bardzo mocno trzymać się faktów tej powieści. Bardzo dużo tam będzie takich prawdziwych wydarzeń, czy tragicznych, czy mniej tragicznych. I pojawią się właśnie niektóre postacie historyczne. Już nawiązałam kontakt z córką pewnego pana, który będzie jednym z bohaterów takich głównych tej powieści i która mieszka tu właśnie w okolicach Cieszyna. No to fantastycznie, to my czekamy. Nie tylko kontakt, ale się spotkałam. Z tym, że jeszcze na pewno to długo potrwa, to znaczy tak mam w planie, że do końca tego roku chciałabym skończyć pisać tę powieść. Potem mam nadzieję, uda się ją wydać po jakimś tam czasie. Czyli jeszcze będzie trzeba trochę poczekać. Pracy jest dosyć dużo, bo stwierdziłam, że pisząc o takiej wędrówce ludów, musiałam ogarnąć i wciąż ogarniam bardzo dużo faktów dotyczących tego, jak w tym konkretnym czasie wyglądała sytuacja na tym konkretnym miejscu. A te miejsca są bardzo różne, prawda? Żeby to było po prostu autentyczne. Żeby to było autentyczne, to było historyczne. No ja gadam i zagaduję panią Danusię, a może ktoś z państwa miałby pytanie? Pani Elżbieta Aleksa, prawda? Ela, się znamy na razie z Facebooka, ale ponieważ Joasia bardzo brawurowo przeprowadziła ten wywiad i co brawo! Jakieś pytanie, to już była na to odpowiedź, ale ja się bardzo z tego cieszę. Chciałam zapytać o taką sprawę, w jakim sensie techniczną, o rytuały. Wyobraźmy sobie teoretyczną sytuację, obiad gotowany, nawet zjedzony, ogródek zadbany, a w ogóle to pada, siadam pisać. I co wtedy? Ma być cisza, wszyscy na paluszkach, albo włączam fugi Bacha, które mnie nastrajają. O rytuały pytam. Cisza. Na szczęście już teraz, no, dzieci odrosły, najmłodszą córkę mam w domu, ona ma 15 lat, ale to już też nie jest małe dziecko, które nie rozkazuje. Ma swoje tam zainteresowania, mąż też, czyli raczej nie mam problemu z tym, żeby mi przeszkadzali przy pisaniu, tego nie mogę powiedzieć. Poza tym, jak mówię, piszę przede wszystkim wieczorem, późnym wieczorem, kiedy albo już śpią, albo też tam sobie coś czytają, czy coś robią na komputerze, czy nie wiem, tam różne rzeczy. Ale cisza, nie włączam. Po jakimś długim czasie przeczytanie urywka, o kurde, tutaj nie to słowo, tu powinno być co innego, to... i znowu trzeba by wszystko przemieszać. Jakie to jest uczucie? Bo ja to znam, nie mam własnych tekstów. No poprawiam, ciągle coś poprawiam, na pewno, albo czasem piszę coś i sobie świadomie, że we wcześniejszym rozdziale napisałam coś, co byłoby z tym sprzeczne, czyli do tego wracam. Tak generalnie, jeżeli zacznę pisać kolejny rozdział, to zwykle czytam jeszcze ten poprzedni i tak go poprawiam trochę. A jak już skończę całą książkę, to nim w ogóle jeszcze gdzieś wysyłam, to na pewno jeszcze ze dwa razy to całe czytam i poprawiam. Dwa razy co najmniej. Rozumiem, że ta książka ukazała się w Polsce, dla której Cieszyn jest strasznie daleko od Polski, a na przykład takie ośrodki jak Warszawa, jak Poznań, czy ona się ukazała w Polsce, czy tylko w pewnych miejscach? Nie, znaczy ona ukazała się w wydawnictwie w Gdyni. Aha, wydawnictwie. I ona normalnie jest w takiej ogólnej dystrybucji. No, ona jest wszędzie, jest normalnie wszędzie. Czy dzisiaj można zakupić? Tak, można, świetnie. Wszystkie pytania. Ja mam pytanie, czy można się spodziewać audiobooków tych? Moje dwie książki już są w formie audiobooka. Jest Blizna i Trzecia Terapia. A kto czyta? Bliznę czyta, no kurczę, teraz zapomniałam nazwisko tej pani, bardzo przepraszam. Pani. Dam sobie. Ale Trzecią Terapię czyta Filip Kosior i tego zapamiętałam, bo to jest mój ulubiony lektor audiobooków. Ja też szukam. Ja myślałam, że pani Danusia sama sobie tłumaczy, to jest sama nagrywam. Filip Kosior jest świetny, ale Blizna też jest dobrze przeczytana moim zdaniem.
Czyli te dwie już mam w formie audiobooka, a jeśli chodzi o organistę, to mam sygnały z wydawnictwa, że nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, ale że w planie też jest audiobook organisty z Martwym Wsi również. A ile godzin czytają? Ile godzin czytają tego audiobooka? Jak wiesz, czasowo właśnie. Ile taka książka godzin jest? No oczywiście według długości. Teraz nie wiem dokładnie, chyba organista jest około 8 godzin. Przepraszam, organista nie, czy terapia, a blizna trochę mniej, ale ja nie powiem panu teraz w pamięci, jak długo to. No to chyba w normie, bo jak siedzie na dworze, to się włącza albo audiobooka. Ja też zresztą słucham audiobooki. Jakiś czas temu mnie do tego przekonała koleżanka, która pracuje w Czeskim Cieszynie, ale dla audioteki, audioteki.pl. I uważam, że to jest fajne przy pracy w ogródku, na przykład na spacerze z psem i tak dalej. Można tam sobie jakieś tam... A też są w księgarniach audiobooki? Podejrzewam, że pewnie raczej trzeba by zamówić przez internet. No, albo audiobooki często bywałam gdzieś po prostu w formie sprzedaży internetowej, że pan pobiera na... A w klubie, polskiej książki? Po czeskiej stronie? No. No, one się sprzedają w polskiej księgarni u pana Wierta w Czeskim Cieszynie. Organista również w Karwinie teraz można go kupić w księgarni takiej tam blisko rynku i tak dalej, czyli w ograniczonej mierze oczywiście. Jak teraz blizna wyjdzie po czesku, no to będzie z kolei w czeskiej sieci, prawda? Znalazłam, że bliznę czyta Ewa Abart. Dobra, tak, Ewa Abart. Czy jeszcze ktoś z państwa ma pytanie? Znaczy mi się tylko teraz kojarzyło, jak tutaj była mowa o tej nowej książce, bo też miałem okazję poznać takiego policjanta województwa śląskiego, przedwojennego, który właśnie szczegółowo mi opowiadał tą akcję ewakuacji, nie, jak tego. Rodzina żyje, bo to są, on pochodził z Ropicy, nie, bo też miał tak, z Ropicy, nie, i on się Pindur nazywał. Ten aha, pan, to wiem, ale on już nie żyje. Nie żyje, nie żyje. Ja to jeszcze pamiętam tego pana. No, ja, raczej są filmy. Bo ja coś tam o nim pisało, że zdążyłem. Nie wiem, ile tam lat do głosu wtedy tak, on już wtedy tak, jeszcze coś opowiadał, ale... No telewizja wykorzystała też moje materiały, jak tam film robili o posterunku śląskim, nie? I no, były to bardzo takie, te chwile grozy i... dramatyczne. Ja to zawsze mam przed oczami, on to też pisał, te swoje wspomnienia, nie? I chętnie właśnie do tego, do tej książki. No a ja na przykład, jest też taka książka, ona jest taka niegruba, wydana ona za ojcu chyba, pana Franciszka Szopy, Strzyńca, on zmarł przed paru laty. On był nauczycielem później po wojnie i on opisał, jak z bratem na rowerze Strzyńca uciekali, aż się dostali, nawet nie do Lwowa, jeszcze dalej gdzieś tam. Nie, bardziej tam na północ, bardziej tam na Wołyń, bo w ogóle... No, tak, w innym kierunku, w sumie na I oni później się dostali, jak Rosjanie po prostu zajęli tam te strony, to oni niestety zostali przez Rosjan pojmani, oni dostali się na Syberię. Ale udało mu się wrócić po paru latach. On to opisał bardzo zwięźle, bo to jest taka nieduża publikacja, ale ciekawa. Od ucieczka Strzyńca na Syberię i powrót po wojnie dopiero do domu. No tam by też był fajny temat, nie? Bo on też w Karwinie pracował, no. Jak było, odzyskaliśmy tę część polską, nie? I no, też temat na książkę byłoby. Bo no, tak. Wcześniej podczas I wojny światowej służył w austriackim, to też tam walczyli gdzieś. No, ciekawa postać. Mi się nasunęły takie trzy refleksje. Po pierwsze, że kiedyś w różnych czasopismach lokalnych, nie tylko w Głosie, były powieści w odcinkach, bo przecież nie wszyscy ludzie kupują w księgarniach książki. Nawet no, w górach gdzieś tam, a dystrybucja prasowa. Ja pamiętam, że nam jakieś tam Grajce Gali leciał, to moja mama także czytała. Kilkudziesięciu lat. No, ale zwracam uwagę, że przynajmniej jedna z tych może by w Głosie poszła w odcinkach. Z jednym zdaniem streszczenia, no trafiłaby do większej ilości czytelników, a potem to nawet zachęca do kupna książki. To jest pierwsza moja refleksja. Druga. Pani poruszyła temat Oświęcimia i w związku z tym, że ja mam całą rodzinę z Zawozia, ponad 45 lat temu dwie dziewczyny, jedna kuzynka i z kolei kuzynka kuzynki, śpiewały w Oświęcimiu. Przepraszam, pod Oświęcimiem w miejscowości, gdzie jest kopalnia, gdzie prawie Szydło pochodzi. Rzeszcz, nie? No, Rzeszcz. I potem pojechali na nocleg do Oświęcimia.
I to się wielokrotnie wspominało co 5 lat, co oni tam przeżyli. Bo wiadomo, że prawie 50 lat temu to była młodzież z chórem, którzy występowali w przeszczach i jechali zanocować. To by się nadawało na jakieś nawet opowiadanie. Dlaczego? Bo oni w nocy już po kolacji z tą młodzieżą polską, z tym chórem z Polski, młodzież szkolna, bo to jest średnia szkoła. I oni weszli do tego, ni to schronisko młodzież, ni to nie wiadomo co, nawet piętrowe łóżka, włączyli sobie radio, magnetofony, bo to początek lat 70. I o godzinie 22-23 przyszedł facet w mundurze i powiedział mniej więcej takie zdania. To słyszałem kilkakrotnie, bo oni to wspominali jeszcze 20 lat, które do tego kuru należeli, bo tam młodzieżowie skarbimy. I wracam. Jak się ta młodzież polska i to z Polonina, może za Polonina, założę, prawda, żartuję, może zachowywać. I to w takim miejscu, gdzie zginęło tyle ludzi. Oni nie wiedzieli, o co chodzi. Oni nie wiedzieli, że przekroczyli, druty były z zasiekami, tego nie zauważyli, a spali na terenie obozu koncentracyjnego, teraz to jest inaczej zadoskwadrowane. Kilkadziesiąt metrów od ściany śmierci. Tam, gdzie teraz dyrekcja, tam, gdzie było archiwum, biblioteka, oni zostali zakwaterowani w hotelu dla gości. No to młodzież autobus stanął, przeszli nocą, nie patrzyli na tabliczki, które były dalej, że to były na terenie i potem nie mogli spać. To mówię, i takich ciekawych przygód, jakie można by opisać, niech się pani kiedyś na jakieś takie opowiadania skieruje, jak przemysł wyglądał w latach 60., jak żeśmy frankfurterki, śmietane, masło prawdziwe nosili na czeską stronę, jak wyglądały kontakty z rodziną, jak się czekało na pogrzeb, żeby wreszcie pojechać na czeską stronę, bo to dwa ja zaliczyłem trzy pogrzeby. To moja rodzina również przeżyła. No tak, ja zaliczyłem w jednym roku trzy pogrzeby przed COVID-em po tamtej stronie. I powiem pani, że takie krótkie opowiadania, póki ci ludzie żyją, co myśmy przeżyli. Przecież ja przeżyłem 68 rok inwazję po czeskiej stronie i nie mogłem się z poczty w Karwinie do Polski dodzwonić, a rok szkolny się zaczynał, a siostra była na przepustce przeniesiona, bo była w wieku kuzynki, czyli dopisana do stałej przepustki i to wziął, one były bez zdjęcia, no to i co tu zrobić, jak rok szkolny się zaczynał? 68 rok inwazja również wspominam w tej kwestii, ona się tam pojawia. No więc pani ma talent rozmowy i trzeba by jeszcze tych ludzi, którzy żyją. Pan wspominał o tych, co uciekali na wschód. Przecież Tadeusz Niemczy, jak przyjechał na rowerze, pierwszy harcerz, nie ci harcerze z Katowic, prawda? Tylko pierwszy harcerz z Zarolzia zginął. Jak on przyjechał po ojca, bo byli w tej samej drużynie, ojciec nie miał roweru i czekał, aż dziadek wróci, znaczy jego ojciec, z rowerem, żeby na tym rowerze uciekać. I słyszał te strzały, nie wiedział, że to do kolegi strzelają. A potem ten rower stracił, bo nie dogonił ich. Rower stracił za Tarnowem, doszedł do Kowla i dopiero jak Rosjanie uciekli, oni zaczęli z powrotem uciekać, bo Rosjanie uderzyli ze wschodu. I złapali ich Niemcy, zamknęli w więzieniu w Krasnymstawie. Ja mając prawie 20 lat, już studiując, porządkując książki, pytam się, tato, dlaczego ty tu masz kilka książek? Więzienie w Krasnymstawie, jeszcze z pieczątkami cenzury carskiej, dozwolono cenzurą, bo tam kilkakrotnie się... I on mi mówi, no bo myśmy nie mieli kąty i żeśmy się w tym więzieniu, było tak zimno, żeśmy się książkami przykrywali, spali pod stosem książek. Rozrabowali. I takie, mówię, jest tyle ciekawych u starszych ludzi, którzy już nie żyją. Ja mam akurat notatnik z tego powodu. No, zróbmy od pana kontakt. Takich historii na pewno jest bardzo dużo, ale się odwiedzić od temat księżyc. Ja opowiadania, żeby pisać opowiadania, bo to na pewno... Nie robię wykładu drugiego, nie wyjdziemy stąd. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby... chciałam zapytać, w momencie jak gdybyś kolejna książka zrobiona, już jest taka świadomość, że to jest to, że już tam nic nie zmieszczę, bo by to było niedobrze i jest taka cisza. Czy pani szuka tematu nowego, czy to musi być, o, to jest to i o tym napiszę? Nie. Czy jest pani duchem niespokojnym, który musi pisać? O.
O nie, to aż tak nie, bo jak mówię, ja piszę już pracy też, czyli ja się przyznam, że w gruncie rzeczy ja lubię pisać, ale mnie chyba jeszcze bardziej pociąga to właśnie robienie tego researchu, jakbyś tu użyliśmy tego angielskiego słowa, zbieranie tego badanie, to tak. Jeszcze chyba bardziej pociąga, odwiedzanie miejsc, gdzie teraz widzę akcję tej swojej książki, ale kiedy skończę pisać książkę, to jednak trochę sobie daję czasu, spokój i potem coś tam zacznie się robić. Ale zawsze jak zaczynam pisać nową książkę, to muszę się jakby przyzwyczaić do tych moich bohaterów. To jest takie ciekawe, że człowiek się zżyje z bohaterami tej swojej książki, bo lubi ich albo nie, ale już po prostu zna. A kiedy zacznę pisać nową powieść, to jest trochę tak, jakby przyszła do nowej pracy na przykład. Tak. Do nowego środowiska też. Czy były już jakieś propozycje ekranizacji tych? O, nie? Ja się jestem naprawdę tak znana autorką. No, ale choćby tutaj lokalne takie. Nie było na razie. To ja jeszcze w takim razie na koniec taki króciutki fragmencik, kiedy Sabina, ta dziennikarka pisząca książkę, przyjeżdża z Adamem i jego żoną na cmentarz, bo z tej miejscowości, w której mieszkali, został tylko ten cmentarz właśnie w Szczerym Polu, gdzie oni odwiedzają groby swoich zmarłych. I taki malutki fragmencik. Dwory. Sabina starała się oswoić z faktem, że właśnie przyjechała do miejscowości, o której pisze książkę. Przed sobą miała martwy obszar. Jedynymi zamieszkującymi go ludźmi byli nieboszczycy. Kiedy tak patrzę na tę pustkę wokół, mam wrażenie, że to, o czym mi opowiadaliście, nie ma już dzisiaj znaczenia, powiedziała. Ale zaraz przestraszyła się, że niefortunnie to zabrzmiało. Szynderowie mogli pomyśleć, że bagatelizuje ich dramat. To znaczy, chciałam powiedzieć, w porządku, Sabino. Halina położyła rękę na ramieniu dziewczyny. Nie tłumacz się. My oboje z mężem czujemy to samo i może głupio to zabrzmi, ale właśnie dlatego w sumie lubimy to jeździć. Teraz, kiedy jest już dosłownie po wszystkim. Zgadza się, przytaknął jej mąż. To pustkowie wygładza przeszłość. Została monotonna kraina, bez ludzi, bez domów. Myślałem, że nikt obcy tego nie może zrozumieć, ale widzę, że ty, Sabino, od razu poczułaś to samo, co my czujemy. No właśnie. Czyli jest taki moment, kiedy ta przeszłość, ta trauma, to wszystko, co się przeżyło, można sobie jakoś poukładać i... Tak myślę, że tak jest. Ja na szczęście nie przeżyłam takie jakieś traumy wielkie, jak moi bohaterowie moich książek, ale tak to sobie wyobrażam, że kiedy już znikną domy, znikną ludzie, to można tylko sobie wyobrażać, jak to wszystko wyglądało i pewne rzeczy przestały być istotne. Zresztą trochę podobna, choć odmienna sytuacja jest w Bliźnie, gdzie bohaterka z kolei jest przy łóżku umierającej teściowej, o której dowiedziała się dość straszne rzeczy dotyczące jej życia podczas wojny, ale w momencie, kiedy ona zresztą, ona poza tym lubi tę teściową, nawet ją kocha, ale w momencie, kiedy ta staruszka umiera, to ta Katarzyna, ta jej synowa właściwie mówi sobie, no w końcu to nie ma znaczenia, no popełniła coś złego, ale teraz jest bezbronnym starym człowiekiem, czyli to jest też taka trochę podobna, choć nieco inna sytuacja, jak ta, o której pani czytała teraz. To ja bardzo dziękuję pani Radosiu. Ja dziękuję za Państwo. Publiczności. Ale jeszcze tutaj. Bardzo dziękuję ślicznie za spotkanie, za książkę, za to spotkanie, za to, że pan jest naszym czytelnikiem, może wiernym czytelnikiem strategicznym. I drugi kwiatuszek dla Asi, bo wiedziałam prawdę. Tak.